Cieszymy się, że jako Miejską Gminą Ośrodek Kultury w Kleczewie mogliśmy stworzyć właśnie takie działania, które doprowadziły do organizacji Sport Test Kids, pierwszej takiej inicjatywy na terenie naszej gminy, ale również, jak się okazało, w powiecie i może nawet w Wielkopolsce. Szukaliśmy w tym niełatwym czasie pandemii takiego rozwiązania, które by pozwoliło zaangażować młodych ludzi w jakiś projekt. Ciężko teraz jakiekolwiek realizacje, tak jak w roku poprzednim była olimpiada sportowa dla najmłodszych. Wiemy, że z powodu zaistniałej sytuacji w tym roku mieliśmy ograniczone możliwości. Jednak znaleźliśmy takie rozwiązanie, że nie weszliśmy w kwestię fizyczną, a w kwestię umysłową. Jak się okazało, był to bardzo dobry pomysł. Finałowa dziesiątka miała okazję rozwiązać test składający się z 30 pytań. Ja chciałbym w imieniu swoim, ale również właśnie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie przekazać serdeczne podziękowania wszystkim naszym partnerom, wszystkim naszym sponsorom, bo to, co zawsze podkreślałem, mieć pomysł, wizję w dzisiejszych czasach to jest jedno, a zrealizować cokolwiek bez ich wsparcia to zupełnie inna dziś kwestia, tak? Mieliśmy patronat tutaj honorowy starosty końskiego Stanisława Bielika, burmistrza gminy i miasta Kleczew pana Mariusza Musiałowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kleczewie pana Macieja Trzewiczyńskiego. Nie możemy zapominać również o partnerze sportowym wspierającym również tą inicjatywę, Klub Piłkarski Sokół Kleczew, prężnie działający współorganizator Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie i sponsorzy, którzy wiemy, że są wartością największą tak naprawdę gdzieś z możliwych. Przekazali nagrody nie tylko rzeczowe, ale również finansowe. Za pierwsze miejsce było to 500 zł, za drugie 300 zł i 200 za to miejsce trzecie. Czyli pan Damian Kulczewski, osoba prywatna, która chciała się zaangażować w tego rodzaju działania. Firma Rollplan, która od wielu, wielu lat na czele właśnie z prezesem honorowym Sokoła Kleczew Michałem Wasikiem wspiera te inicjatywy, nie tylko sportowe, ale również kulturalne, dając radość naszym mieszkańcom. I firma Metal Bot Państwa Mirecki, która zawsze jest przy tych imprezach, które gdzieś tam również tworzymy, czy to sportowe, czy też kulturalne. I serdecznie chciałbym Wam wszystkim za to podziękować. I oczywiście szanownej komisji, bo nie można o tym również zapominać. Pani honoracie, Bartkowi i panu Wojtkowi. Serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję.